Cześć kochani, dzisiaj mam dla Was nietypowy odcinek. Może część z Was już zauważyła, że zmieniłam trochę scenerię. Może też również część z Was rozpoznaje te ceglane domy za mną. Tutaj mówi się na nie familoki. Tak, wylądowałam na Górnym Śląsku. I chcę przygotować dla Was materiał, jakiego jeszcze nie było. Materiał, jakiego jeszcze nikt nie odważył się zrealizować. No dobra, ale po kolei. Co to w ogóle jest Górny Śląsk? Górny Śląsk to jest teren sporny pomiędzy Republiką Weimarską i dopiero co odrodzoną Rzeczpospolitą Polską. I teraz zarówno Niemcy, jak i Polska chcą włączyć Górny Śląsk w swoje granice. I w zeszłym roku odbywały się tutaj strajki po tym, jak ludzi zwalniano z kopalń, które są tutaj dla wszystkich no, całym życiem. I wiecie, powstała też Polska Organizacja Wojskowa Górnego Śląska, jeżeli dobrze pamiętam nazwę, i wybuchło powstanie. No i teraz tak często jest w sumie, że wybuchają powstania, jak ludzie chcą coś dla siebie uzyskać. No i w sumie się im nie dziwię, bo jeżeli coś ci zabierają, no to trzeba o to walczyć. Też bym tak zrobiła, chyba. No ale w każdym razie, wybuchło powstanie i powstańcy walczyli naprawdę nieźle. No ale Niemcy w końcu wysłali posiłki, no i wiecie, no. Powstanie trwało jakieś 7 dni. A w zeszłym roku postanowiono jeszcze, że to plebiscyt zadecyduje o tym, czy Górny Śląsk będzie polski, czy niemiecki. No i teraz na Śląsku są dwa komitety. Jeden mówi, żeby głosować za Polską, a drugi, żeby głosować za Niemcami. Się nagadałam. No dobra, ale teraz pewnie zapytacie, no dobra Alice, ale co ty tam w ogóle robisz? No i nie wiecie tego, ja też tego nie wiedziałam, ale okazało się, że moja rodzina jest stąd. I jak tylko moja mama mi o tym powiedziała, no to zaczęłam szukać w necie jakichś informacji, co to w ogóle jest ten Górny Śląsk i jakieś informacje o krewnych. No i wprawdzie rodziny nie znalazłam, ale parę dni temu dostałam bardzo dziwnego SMS-a z zastrzeżonego numeru o treści: przyjeżdżaj na Górny Śląsk, będzie się działo. No i jestem. Wiecie, jak chce się być poważną reporterką, no to trzeba łapać okazję, nie? Jest 18 sierpnia 1920 roku i mam przeczucie, że za niedługo wydarzy się coś naprawdę niesamowitego. Także słuchajcie, będę dla Was to wszystko streamować. Bądźcie czujni, napiszcie w komentarzach, co myślicie o Górnym Śląsku, co powinnam zobaczyć, z kim się spotkać. No i tyle. Dajcie łapki w górę i do zobaczenia. Pa, pa! Przepraszam. Co? Cześć. To znaczy proszę. Cześć, przepraszam. Dzień dobry. Nazywam się Alicja i prowadzę kanał Alicja po drugiej stronie i słyszałam, że tutaj dzieje się coś ważnego na Śląsku i dlatego przyjechałam. Tak? Ja nic nie wiem. Ja w zasadzie też dopiero przyjechałam. Serio? No tak. Tak w ogóle Maria jestem. Maria Rajdzianka. Cześć. Cześć. No to co Cię tutaj sprowadza i skąd przyjechałaś? Skąd? No to trudno powiedzieć, bo studiowałam medycynę w Breslau i w Monachium, potem trochę w Poznaniu, a miesiąc temu odebrałam dyplom w Warszawie. No to gratulacje, jesteś świeżo upieczoną lekarką i do tego bardzo światową. No tak, ale pochodzę stąd. Urodziłam się w Raciborzu, dlatego właśnie Zarząd Polskiego Czerwonego Krzyża przysłał mnie do pomocy właśnie tutaj. Prowadzę szkolenia sanitarne i mam pomagać w Polskim Komisariacie Plebiscytowym. No to się nie nudzisz, powiedziałabym, że szycha. Nie no, co ty, ja tylko pomagam. Ludzie tutaj potrzebują naprawdę pomocy, szczególnie w ostatnich miesiącach. Tutaj się przelewa krew. Trochę tak dziwnie na ulicy mówić, ale niemiecka policja wspiera bojówki, które napadają na ludzi. A ludzie przymykają na to oko, udają, że wszystko jest w porządku. A jeszcze dzisiaj rano się dowiedziałam. No wczoraj w Katowicach znowu były zamieszki i tam mieszkał taki doktor Andrzej Mieleński. Dobry i mądry człowiek. I on wyszedł rano, żeby pomagać rannym, także Niemcom. A te bojówki go złapały i pobiły. Udało się go jakoś zanieść do ambulansu, żeby zawieźć go do szpitala, ale oni go z tego ambulansu wyciągnęli, skopali i wrzucili do rzeki. A filmik z tego umieścili w internecie. O Boże, ale to nie można z tym nic zrobić? Ale co mieli zrobić?
dlatego mówiłam, że ludzie tutaj tak bardzo potrzebują pomocy. Jak się nie przeciwstawią, to do żadnego plebiscytu nie dojdzie, bo nie będzie komu głosować. No dobrze, ale rok temu było tutaj powstanie. Przecież no muszą być tutaj ludzie, którzy mogą coś zrobić. Tak nie może być. No tak, tak, tak. Są ludzie, ale... Ej, ja też jestem stąd. To znaczy, nie urodziłam się tutaj, ale moja matka jest ze Świętochłowic i... No, chcę wam pomóc. Ja nie mogę. Ale musiałabyś porozmawiać z panem Korfantem. Korfantem? A to nie jest jakiś niemiecki poseł? Coś tak czytałam. No nie, nie. To znaczy tak, ale on tu dowodzi w komisariacie plebiscytowym. No dobra, to gdzie go znajdę, tego Korfantego? No... Ej, no weź, no przecież jestem swoja. A poza tym jestem reporterką, a rozgłos chyba wam się przyda, co? Racja. Cześć kochani, słuchajcie, udało się i zaraz spotkam się z Wojciechem Korfantem i może on wytłumaczy mi, o co chodzi z tym będzie się działo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobrze, że pani jest. Trochę kazała pani na siebie czekać. Nazywam się Alicja... Wiem jak się pani nazywa.